Przewlekłe zapalenie ucha środkowego z perlakiem to stan, gdzie masy naskórka wrastają albo z przewodu słuchowego zewnętrznego, albo z błony bębenkowej, albo dostają się z powodu jakiejś manipulacji do ucha środkowego, rozwijają się w uchu środkowym i niszczą kosteczki słuchowe, niszczą kość, powodują przewlekły stan zapalny, gdzie dochodzi do okresowych wycieków z ucha i nie do słuchu. I są to podstawowe objawy perlakowego zapalenia ucha środkowego. Okresowy wyciek z ucha i postępujący niedosłuch. Zdarza się, że ten niedosłuch jest niewielki i pacjent nie zauważa tego niedosłuchu, natomiast perlak może się rozwijać skrycie i doprowadzać do zniszczeń kości w uchu środkowym. Perlaki mogą powstawać z różnych przyczyn. Najczęściej choroba zaczyna się w dzieciństwie i z powodu nawracających ostrych zapaleń ucha u dziecka dochodzi do wciągnięcia błony bębenkowej i z tego wciągnięcia, z takiej kieszonki retrakcyjnej, może rozwijać się w przyszłości perlak. Perlak może się rozwinąć również z powodu perforacji błony bębenkowej. W ostrym zapaleniu ucha u dziecka, u dorosłego, może dojść do pęknięcia błony bębenkowej i jeśli ten stan powtarza się, to dochodzi do przetrwałej perforacji i wtedy naskórek może wrastać z błony bębenkowej do jamy bębenkowej i rozwija się perlak. To są główne przyczyny powstawania perlaka. Głównym badaniem w celu rozpoznania perlakowego zapalenia ucha jest dokładne badanie otoskopowe, to znaczy badanie za pomocą mikroskopu diagnostycznego lub endoskopu, gdzie w powiększeniu i w oświetleniu możemy dokładnie ocenić błonę bębenkową, jej ciągłość, wciągnięcia i stan ucha środkowego. To jest główna metoda. W badaniu otoskopowym rozpoznajemy pierwsze podejrzenie perlaka. Stosujemy również badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, jeśli w badaniu otoskopowym widzimy taką potrzebę.